Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 128. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 82. Bóg powstaje w zgromadzeniu boskim, pośrodku bogów sąd odbywa. Dokądże będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych? Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu, uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z ręki występnych. Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach. Cała ziemia chwieje się w posadach. Ja rzekłem, Jesteście bogami i wszyscy synami Najwyższego. Lecz wy pomrzecie, jak ludzie, jak jeden mąż, książęta, poupadacie. O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią, bo wszystkie narody są Twoją własnością. Pierwsze dni rządów króla Salomona. Opisuje pierwsza księga królewska rozdziały od 2 wersetu 12 do rozdziału 3 wersetu 28. Proszę zwrócić uwagę o co prosi Boga młody rządca nad Izraelem i w jaki sposób Bóg reaguje na jego prośbę. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona. Lecz Adoniasz, syn Hagity, przyszedł do batrzeby matki Salomona. Ta zaś spytała: Czy przyjście twoje oznacza pokój? A on odrzekł: Pokój. Następnie rzekł: Chciałbym pomówić z tobą. Ona zaś mu powiedziała: Mów. Wtedy rzekł: Ty wiesz, że dla mnie była władza królewska i cały Izrael oczekiwał na to, żebym panował. Ale na kogo innego przeszła władza królewska i dostała się memu bratu, gdyż z woli pana mu przypadła. Teraz więc zwracam się do ciebie z jedną prośbą: nie odmawiaj mi. Ona zaś mu odrzekła: Mów. Wówczas rzekł: Powiedz proszę cię królowi Salomonowi, bo on niczego tobie nie odmówi, aby mi dał za żonę Abiszak szunemitkę. Na to odpowiedziała Batrzeba. Dobrze. Ja powiem o tobie, królowi. Batrzeba więc weszła do króla Salomona, aby przemówić do niego w sprawie Adoniasza. Wtedy król wstał na jej spotkanie, oddał jej pokłon, a potem usiadł na swym tronie. Kazał postawić też tron dla matki króla, i usiadła po jego prawej ręce. Ona wtedy powiedziała mu: Mam do ciebie jedną małą prośbę nie odmawiaj mi a król jej odrzekł. Proś, moja matko, bo tobie nie odmówię. Wtedy przemówiła. Niech Abisza Krzunemitka będzie dana za żonę twemu bratu Adoniaszowi. Odpowiadając na to, król Salomon rzekł swojej matce. A dlaczego prosisz dla Adoniasza o Abisza Krzunemitkę? Proś raczej dla niego o władzę królewską, bo on jest moim starszym bratem i ma za sobą kapłana Abiatara i Joaba, syna Serui. Następnie król Salomon przysiągł na Pana mówiąc: Niech mi Bóg to uczyni i tamto dorzuci, jeśli Adoniasz nie na swą zgubę poruszył tę sprawę. Teraz więc na życie Pana, który mnie ustanowił i osadził na tronie Dawida, mego ojca, i który jak zapowiedział zbuduje mi dom, na pewno dziś Adoniasz poniesie śmierć. Wtedy król Salomon przekazał to synowi Ojady, Benajaszowi, który zadał tamtemu cios, także umarł. Kapłanowi zaś Abiatarowi król rozkazał – idź do Anatot, do posiadłości twojej, gdyż zasługujesz na karę śmierci. Ale dziś ciebie nie zabiję, bo niosłeś arkę przymierza pańskiego przed obliczem mego ojca Dawida i dotknęło cię to całe cierpienie, które dotknęło mego ojca. Tak więc Salomon odsunął Abiatara, by nie był kapłanem pańskim i aby wypełnić, co pan zapowiedział rodowi Helego w Shiloh. Gdy wieść o tym doszła do Joaba syna Serui, wtedy Joab umknął do namiotu pańskiego i uchwycił się rogów ołtarza, gdyż Joab popierał Adoniasza, a nie popierał Absaloma. Gdy doniesiono królowi Salomonowi, że Joab umknął do namiotu pańskiego i tam jest przy ołtarzu, wtedy Salomon posłał Benajasza syna Jojady do namiotu pańskiego, rozkazując: Idź, zabij go. Wszedł więc Benajasz do namiotu pańskiego i rzekł do niego – z rozkazu króla wyjdź. On zaś odpowiedział – nie, bo tu chcę umierać. Wtedy Benajasz zdał sprawę królowi mówiąc – to rzekł Joab i to mi odpowiedział. Na to odparł mu król – uczyń jak powiedział, zabij go i pochowaj, aby zmazać ze mnie i z rodu mojego ojca niewinną krew rozlaną przez Joaba. A pan zrzuci na niego odpowiedzialność za to, że zamordował dwóch ludzi zacnych i lepszych od niego bez wiedzy mego ojca Dawida. Zabił mieczem Abnera syna Nera, wodza wojska izraelskiego, i Amase syna Jetera, wodza wojska judzkiego. Niech odpowiedzialność za ich krew spadnie znów na głowę Joaba i jego potomstwa na wieki, a dla Dawida i jego potomstwa oraz jego domu i jego tronu niech będzie pokój na wieki od pana. Wobec tego Benajasz, syn Jojady, poszedł i zadał mu cios śmiertelny. Potem pochowano go w jego domu na pustyni. Na jego miejsce król postawił na czele wojska Benajasza, syna Jojady, a kapłanem na miejsce Abiatara ustanowił Sadoka. Następnie król kazał wezwać Szimejego i rzekł mu Zbuduj sobie dom w Jerozolimie. Będziesz tam mieszkał i nigdzie z niego nie będziesz wychodził. Dobrze wiedz o tym, że w dniu, w którym wyjdziesz i przekroczysz potok Cedron, na pewno umrzesz i to z własnej winy. A wtedy Shimei odrzekł królowi. To dobre słowo. Twój sługa uczyni tak, jak powiedział Pan mój, król. Rzeczywiście, Shimei długi czas mieszkał w Jerozolimie. Jednak po upływie trzech lat dwaj słudzy Shimejego uciekli do Akisza, syna Maaki, króla Gad. Dano więc znać Shimejemu mówiąc... Oto twoi słudzy są w Gad. Wtedy Shimei osiodłał swego osła i wyruszył do Gad, do Akisza, aby szukać swoich sług. Potem powrócił i przyprowadził z Gad swoje sługi. Doniesiono Salomonowi, że Simei poszedł z Jerozolimy do Gad i wrócił. Wtedy król kazał wezwać Szimejego i rzekł do niego: Czyż nie zaprzysiągłem Cię na pana i nie przestrzegłem Cię wyraźnie, mówiąc, Dobrze wiedz o tym, że w dniu, w którym wyjdziesz i gdziekolwiek pójdziesz, na pewno umrzesz? A ty mi odrzekłeś: Dobre słowo usłyszałem. Więc dlaczego nie dochowałeś przysięgi na Pana i nakazu, który Ci dałem? Następnie król rzekł Shimejemu: Ty wiesz o wszystkim złu, którego świadome jest serce Twoje, a które wyrządziłeś mojemu ojcu Dawidowi. Za to Pan obróci Twoją złość na Twoją głowę. A król Salomon będzie błogosławiony i tron Dawida będzie wobec pana utwierdzony na wieki. Potem król wydał rozkaz Benajaszowi, synowi Ojady. ten wyszedł i zadał tamtemu cios, także umarł. Wzmocniła się więc władza królewska w ręku Salomona. Salomon został zięciem faraona, króla egipskiego, gdyż wziął za żonę córkę faraona i sprowadził ją do miasta Dawidowego, zanim dokończył budowy swego pałacu oraz świątyni pańskiej, jak też murów okalających Jerozolimę. Lud jednak składał ofiary na wyżynach, gdyż do tego czasu jeszcze nie została zbudowana świątynia ku czci pana. Chociaż Salomon umiłował pana, naśladując obyczaje ojca swego Dawida, jednak i on składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach. Król udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę, bo była tam wielka wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu tysiąc ofiar całopalnych. W Gibeonie pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł. Tyś okazywał twemu słudze, Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o panie, Boże mój, tyś ustanowił królem twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca. A ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto, Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Radz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział, ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych. Oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę. Tak, iż za Twoich dni podobnego Tobie nie będzie wśród królów. Jeśli zaś będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia, za przykładem Twego ojca Dawida, to przedłużę Twoje życie. Gdy Salomon się obudził, uświadomił sobie, że to był sen. Udał się do Jerozolimy i stanąwszy przed Arką Przymierza Pańskiego, Ofiarował całopalenia i złożył ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę wszystkim swoim sługom. Potem dwie nierządnice przyszły do króla i stanęły przed nim. Jedna z kobiet powiedziała Litości, Panie mój, ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu. Ja urodziłam, kiedy ona była w domu, a trzeciego dnia po moim porodzie ta kobieta również urodziła. Byłyśmy razem. Nikogo innego z nami w domu nie było, tylko my dwie. Syn tej kobiety zmarł w nocy, bo położyła się na nim. Wtedy pośród nocy wstała i zabrała mojego syna od mego boku, kiedy twoja służebnica spała, i przyłożyła go do swoich piersi, położywszy przy mnie swego zmarłego syna. Kiedy rano wstałam, aby nakarmić mojego syna, patrzę, a oto on martwy. Gdy mu się przyjrzałam przy świetle, Rozpoznałam, że to nie był mój syn, którego urodziłam. Na to odparła druga kobieta: Wcale nie, bo mój syn żyje, a twój syn zmarł. Tamta zaś mówi: Właśnie, że nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje. I tak wykrzykiwały wobec króla. Wówczas król powiedział: Ta mówi: To mój syn żyje, a twój zmarł. Tamta zaś mówi: Nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje. Następnie król rzekł: Przynieście mi miecz. Niebawem przyniesiono miecz królowi. A wtedy król rozkazał: Rozetnijcie to żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę jednej i połowę drugiej. Wówczas kobietę, której syn był żywy, zdjęła litość nad swoim synem i zawołała: Litości, panie mój, niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali. Tamta zaś mówiła: Niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie. Na to król zabrał głos i powiedział: Dajcie tamtej to żywe dziecko i nie zabijajcie go, ona jest jego matką. Kiedy o tym wyroku sądowym króla dowiedział się cały Izrael, czcił króla, bo przekonał się, że jest obdarzony mądrością Bożą do sprawowania sądów. Sobór jerozolimski był punktem zwrotnym w historii chrześcijaństwa, potwierdzając jego uniwersalny charakter i ustanawiając precedens dla przyszłych decyzji dotyczących praktyk i doktryny. Był to moment, w którym wczesny Kościół formalnie uznał, że zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest dostępne dla wszystkich ludzi, bez potrzeby przestrzegania wszystkich szczegółowych przepisów prawa mojżeszowego. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, rozdział piętnasty, wersety od pierwszego do dwudziestego Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci. Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, Postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jeruzalem, zostali przyjęci przez Kościół apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli, trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania prawa Mojżeszowego. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Po dłuższym roztrząsaniu przemówił do nich Piotr Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród Pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł, Posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród Pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku, odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są Jego odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych Bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Zdawię dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają mojżesza i wykładają go w synagogach. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w do usłyszenia.